Roxana z Rolnik szuka żony przeszła skomplikowaną operację. Roxana z 8 edycji programu Rolnik szuka żony aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych. Dzięki udziałowi w show może liczyć na spore grono zaangażowanych odbiorców. Ostatnio podzieliła się smutną informacją. Okazało się, że przeszła skomplikowaną operację. Rolnik szuka żony to popularny program, który od lat pokazuje, że samotni rolnicy mogą znaleźć miłość dzięki telewizji. Jednym z uczestników był Stanisław, który postanowił spróbować swojego szczęścia, ale ostatecznie nie znalazł drugiej połówki. Jedna z kandydatek Roxana po emisji show cieszy się dużym wsparciem widzów, którzy aktywnie śledzą jej profile w mediach społecznościowych. Po programie pochwaliła się swoim nowym związkiem, a niedawno para powitała na świecie pierwsze dziecko. Chłopiec otrzymał imię Oliwier. Problemy zdrowotne Roxany z Rolnik szuka żony. Roxana we wrześniu bieżącego roku pojawiła się na weselu Joanny i Kamila, którzy zostali parą dzięki programowi Rolnik szuka żony. Jednak krótko po tym wydarzeniu Roxana podzieliła się informacją, że trafiła do szpitala. Okazało się, że była uczestniczka programu zmaga się z problemami zdrowotnymi po porodzie, które wymagały operacji. Roxana z Rolnik szuka żony przeszła operację. Roxana w relacji na swoim profilu na Instagramie podzieliła się informacją, że była hospitalizowana z powodu planowanego zabiegu chirurgicznego. Influencerka otwarcie przyznała, że miała przepuklinę kresy białej z fragmentem jelita, co stanowiło znaczne ryzyko dla jej zdrowia. Roxana zaapelowała do swoich obserwatorek, aby pamiętały o regularnych badaniach kontrolnych po ciąży oraz po porodzie. Jest już okej. Bardzo dziękuję za wiadomości, za trzymanie kciuków. Co się właściwie stało? Nabawiłam się przepukliny kresy białej z fragmentem jelita. Było dość niebezpiecznie, ale jest już wszystko okej. Umówiłam się z chirurgiem na konkretny termin, żeby zrobić z tym porządek. Drogie panie po porodzie naturalnym bądź też cesarskim cięciu, zróbcie coś dla siebie, USG jamy brzusznej. Mój organizm dawał mi sygnały, że jest coś nie tak i miałam rację, napisała na swoim profilu na Instagramie.